друзі, це Польща, Нова Руда. Próba mikrofonu, raz, dwa, trzy, no kochani, chyba będzie słychać troszkę, nie? Nie ma wiatru, to tego. Tutaj nikogo nie witam, ponieważ przy hotelu powitałem wszystkich takich wybitnych gości. Także tutaj tylko jest, są z nami i dalej tą ceremonię pierwszomajową będziemy robić. Szanowni zebrani, mili goście z Kłodzka, Nowej Rudy i okolic, drodzy mieszkańcy Nowej Rudy. Przebywamy pod pomnik trudu górniczego, zawodu ciężkiej, niebezpiecznej pracy. Przyszło nam dziś świętować ten dzień, kiedy wśród polskich flag górniczych powiekła flaga spowita żałobną wstęgą. Widać tą w góry. To smutny okres dla polskiego górnictwa w tak krótkim czasie. I to dzisiejsze święto pracy jest smutnym czasem. Praca daje możliwość życia, ale również zabiera to życie. Tysiąca robotnicy jednej z fabryk doszło do strajku.
a w kilka dni później w zamieszki w centrum miasta, gdzie zginęło tam wielu robotników. W Polsce do rangi święta państwowego urosło dopiero po II wojnie światowej w 1950 roku. Dzień pod ten pomnik trudu górniczego, aby uczcić to święto i przypomnieć naszemu pokoleniu, że praca to świętość. Pracę trzeba szanować i godziwie być za nią wynagradzany, aby otrzymać również rodzinę. Proszę Państwa, żeby dalej przedstawił całą wizję pierwszomajowego święta. Proszę Panie Pośle. Зараз запрошуємо до слова пана Марка Дідуха, який є послом на Сейму, який покаже вам свою візію цієї нелегкої праці шахтарів. Шановні Państwo, дорогі приятелі з України. Шановні Państwo, дорогі друзі з України. По раз перший, хоча кількадесят разів учасничаю в święcie першомайовим, по раз перший учасничаю в święcie, де мам... Wy też wiecie o tym, bo wielu waszych rodaków jeszcze przed wojną, około miliona Ukraińców pracowało w Polsce i przyjechali tutaj za chlebem. Ви також знаєте, наскільки робота є важливою, бо навіть перед війною приблизно мільйон українців приїхали до Польщі, щоб заробити на хліб. А кількадесят років вчасніше Поляки виїхали до Німеччини, до Великої Британії, до Станів Зєдночених, również за хлебом. Кількадесят років тому поляки їхали до Німеччини, до Великої Британії, щоб так само заробити на хліб. То нас łączy та дорога за хлебом. Droga dla utrzymania rodzin naszych jest bardzo ważna, a pokój to dzisiaj wiemy, jaką ma ogromną wartość. Тобто це нас об'єднує, те, що ми всі шукаємо власне гроші для прожиття, для того, щоб купити хліб. І ми всі цінуємо, наскільки важливим є спокій. І dlatego dzisiaj do нас wszystkich, myślę, że w imieniu nas wszystkich mamy tylko jedno zawołanie, jedno hasło. Сьогодні у нас всіх тільки одне гасло, яке ми маємо сказати. Жиймо в покою, разом розвіяймося і утримуймо, працюймо так, щоб наші родини мали на хліб і щоб ми жили всі разом годно. Живімо у мирі, розвиваємося і так, щоб все було добре. Праця є фактично свята, так як сказав наш приятель Едвард. Святкуємо в мирі і розуміємо, що свято – це, власне, праця, робота – це святе. Всього найкращого. Дякую. Rada Powiatowa Nowej Lewicy z powiatu płockiego na czele z przewodniczącym Arturem Gaździem, Adamem Łąckim i tą ładną panią, nie wiem jak się nazywa, Danusia. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników na czele z prezesem, nie ma prezesa, wiceprezes Janusz Podgórski i Mieczysław Pseudonow. Krawczyszyn Janusz, a nie, panie prezesie, przepraszam, Janusz, za blisko mnie jesteś. Związek Zawodowy Górników w Polsce, mój zastępca Marian Gojtka i członek zarządu Ryszard Jertek. Przewodniczący Związku Emerytów i Rencistów w Nowej Rudzie, pan Czesław Potaczek.
prawdziwe wesele w niedzielę i całej...